Julian Krypto, 8 lutego to nie jest prawda inwestycyjna. Zaraz omówimy te dane on-chain, w którym kierunku teraz cena Bitcoina może pójść ze względu na ten spadek rezerwy oraz inne wskaźniki. Ale na samym początku, słuchajcie, musimy dać sprostowanie z tego względu, że popełniliśmy błąd. Okazuje się, że popełniliśmy błąd. Wczoraj na filmie jeden z Was zwrócił nam uwagę tutaj w komentarzach, za co bardzo dziękujemy. I też się kajamy z tego względu, że po prostu pewne tutaj dane źle przepisaliśmy. W związku z tym one diametralnie zmieniły wynik. Diametralnie zmieniły wynik z poprzedniego tygodnia, czyli z tych sygnałów Maximus, które są na kanale 2.1, które wysyłają informacje o zmianach w rezerwie Bitcoina, Stablecoinów w stosunku do RSI. W związku z tym, że tutaj pewien sygnał został źle wklejony, za co się kajami przepraszamy tak naprawdę Was bardzo mocno, ponieważ to nigdy nie było naszym celem, żeby tutaj jakoś koloryzować wyniki, ale przede wszystkim te analizy są po to, żeby je analizować i wyciągać z nich wnioski i lepiej na tym rynku jeszcze zarabiać, tak? W związku z tym okazuje się, że poprzedni tydzień w stosunku do Bitcoina wcale nie był zyskowny, tylko był stratny, a w stosunku do dolara tylko 2%, gdy Bitcoin zrobił 11%. I okazuje się, że to był pierwszy z pośród tych 16 tygodni, które analizowaliśmy, który właśnie nie był zyskowny w stosunku do Bitcoina. Możecie sobie zresztą to wszystko prześledzić, tak? Bo staramy się to wszystko robić bardzo dokładnie i systematycznie. Tutaj wchodzicie na kanał 1.1 na Telegramie, podsumowanie tygodnia tier. Dwa. I są wszystkie te podsumowania. Staramy się to e, robić w miarę systematycznie, dokładnie raz w tygodniu, w każdy poniedziałek, spisywać wszystkie te alerty, które się pojawiały wcześniej i po prostu nanosić je na wykres i wyciągać z tego wnioski, po to, żeby te algorytmy poprawiać, żeby to było jeszcze skuteczniejsze dla nas. No bo też wiem, że tutaj e, wszyscy programiści, którzy e, działają w maksymusie, też swoje kryptowaluty mają, więc też e, nam wszystkim tak naprawdę zależy, żeby to jak najlepiej wychodziło. Także słuchajcie jeszcze raz przepraszamy i dziękujemy tutaj za tę uwagę. No a teraz przechodzimy już do analizy. Więc analiza na ten moment wygląda tak, że po pierwsze mamy spadek rezerwy Bitcoina bardzo duży w ciągu ostatnich 24 godzin. Dodatkowo wskaźnik długoterminowych hodlerów oraz opłat transakcyjnych wybiły nam poziomy po których bardzo często następują wzrosty. Więc to są potencjalnie dobre jeszcze sygnały na wzrosty. Z drugiej jednak strony mamy spadek rezerwy stablecoinów jednocześnie, więc potencjalnie siła popytowa jest mniejsza. Więc teraz oddalimy sobie ten wykres i zwróćcie uwagę. Tutaj właśnie jest ten spadek rezerwy Bitcoina, więc dobrze, ponieważ raczej tutaj te Bitcoiny już nie będą teraz sprzedawane. Z drugiej strony wcześniej, zwróćcie uwagę, mieliśmy wzrost rezerwy stablecoinów, ale teraz ten wzrost odreagował, w związku z czym tutaj też siła popytowa się zmniejszyła, no ale jak się zmniejszyła się siła sprzedaży że bitcoina, no to też ta cena może się gdzieś utrzymywać na tych poziomach. Z drugiej strony zwróćcie uwagę, że jednak na tym wykresie właśnie oddalonym długoterminowych hodlerzy ten wskaźnik nam nie wybija tych dolnych poziomów, a wręcz przeciwnie, pokazuje nam te wyższe szczyty. W związku z czym potencjalnie też jest to moment, w którym może tutaj przez chwilę być jakaś korekta ze względu właśnie na to wybicie tutaj długoterminowych hodlerów. Zwróćcie uwagę, tutaj tego tak naprawdę za bardzo nie widać. Tego wybicia, natomiast tutaj już jest widoczny taki pik. W związku z tym, w którym kierunku teraz pójdzie cena, ponieważ mamy tutaj kilka takich różnych sytuacji, w związku z tym oddalamy sobie to. Mamy wykres Bitcoina, bierzemy Combined Order Book i zwróćcie uwagę, dużo siły sprzedażowej na ten moment, dużo zamówień na sprzedaż, mało zamówień na zakup. Jest na ten moment. Uwaga, to jest na tę chwilę. A teraz jest godzina 6.19 czasu polskiego. W związku z tym, e, to się może zmienić za parę godzin. Jak to będziecie oglądać, to może być już trochę inne. Też bierzcie to pod uwagę i po prostu to sobie sprawdźcie. Ale na ten moment. Bardziej w tym momencie jest większa siła sprzedażowa z poziomu 44,200. Zwróćcie też uwagę, gdzie są potencjalne wsparcia. VPWR e, tutaj jest stosunkowo duże, duże, duży opór, właśnie na tym poziomie, na którym się teraz znajdujemy. W związku z tym ta cena ma prawo tutaj się znajdować na tym poziomie. Kolejny taki opór jest na poziomie 45,600. W związku z tym, jeżeli przebilibyśmy. A moglibyśmy przebić ten poziom ze względu na to, że chociażby właśnie ta rezerwa bitcoinów spadła, w związku z czym jest mniej tych bitcoinów potencjalnie zagrażających cenie, to jeżeli byśmy to przebili, to tutaj jak najbardziej mamy prawo dojść do tego poziomu 45,6-45,700, natomiast potem tutaj już będzie coraz ciężej. W związku z czym jest duże prawdopodobieństwo z tych poziomów, że właśnie będziemy się zawracać. O ile będziemy się zawracać tutaj, oczywiście m, m, to nie jest e, pewne, tak? o ile się będziemy zawrócić, natomiast na pewno zwróćcie uwagę, tutaj jest pierwszy taki e, poziom, który jest widoczny, 41,500 jest bardzo widoczny, a teraz na Combined Order Book 41 w zasadzie też 500 e, pokazuje, czyli. Jest bardzo prawdopodobne, że tutaj jeszcze z tego poziomu będzie można coś zakupić. Potencjalnie, oczywiście, nie można dać takiej gwarancji. Ok. Natomiast jeżeli yy, interesuje Was takie bardziej długoterminowe spojrzenie na Bitcoina, to zwróćcie uwagę, jak to właśnie wygląda w dłuższej perspektywie. Mamy Stablecoin Ratio RSI 14-dniowe i Zwróćcie uwagę, że historycznie za każdym razem, praktycznie gdy byliśmy na tych wyższych momentach, wyższych poziomach, to były bardzo dobre momenty właśnie na sprzedaż bitcoina. Natomiast gdy byliśmy na tych dolnych poziomach, to były historycznie bardzo dobre momenty na zakup bitcoina. Tylko jest jedno, ale zwróćcie uwagę, teraz jesteśmy w bardzo dobrym momencie, historycznie, na zakup bitcoina, ale jest jedno, jest jeden mały szkopu, mianowicie. Te wszystkie momenty biorą pod uwagę, że byliśmy w etapie wzrostowym bitcoina, w cyklu wzrostowym, w momencie, gdy bitcoin miał tak zwany bull market, bull trend. Jednakże, gdy byliśmy w momencie spadkowym, a to był właśnie ten tutaj moment, nie był to dobry moment na zakup bitcoina konkretnie w tym momencie, w tym punkcie. Zwróćcie uwagę, cena bitcoina już była stosunkowo nisko, natomiast Nagle ten trend się odwrócił na stablecoin ratio, podobnie tak jak zresztą tutaj, i nagle ta cena została po prostu spuszczona e, nie powiem gdzie, po prostu została bardzo duża bit, li, liczba bitcoinów wyprzedana nagle, w związku z czym cena spadła diametralnie. Czy istnieje takie prawdopodobieństwo tutaj również? No, słuchajcie, istnieje takie prawdopodobieństwo nadal e, przypominamy, że mamy tutaj potencjalnie wzrost e, stóp procentowych, w związku z tym potencjalnie tutaj może być takie wybicie do któryś na poziomów do 45, 700, być może nawet wyżej gdzieś e, możemy dojść, oczywiście będziemy to analizować na bieżąco, ale potencjalnie dalej tutaj jest e, gdzieś tam strach właśnie przed tym, przed tymi stopami procentowymi. W związku z tym czy istnieje prawdopodobieństwo tutaj dalszych spadków? Teoretycznie istnieje. Co możemy teraz zrobić? Możemy analizować sytuację na bieżąco. Po prostu to, co jest. Czyli do momentu, jak nie widzimy jakiegoś nagłego wzrostu rezerwy bitcoina albo nagłej wyprzedaży długoterminowych hodlerów, to nie sprzedajemy. Natomiast w momencie, jeżeli widzimy takie wskaźniki, które potencjalnie sugerują na spadki, no to wtedy możemy zastanowić się nad zabezpieczeniem zysków, po to, żeby ewentualnie odkupić swoje kryptowaluty taniej. Kryptowaluty, bo niekoniecznie Bitcoina, którego po prostu możemy chcieć hodlować na bardzo długi czas, bo i tak pamiętajmy, że Bitcoin swoje w długim czasie zrobi. Na ten moment, to. Tyle. E, jeszcze na sam koniec dodam informację, jak to wyglądało z e, listingów z poprzedniego tygodnia. Listingów w poprzednim tygodniu swoją drogą było bardzo, bardzo mało, e, bo m, były aż i tylko dwa listingi. Zazwyczaj jest ich e, kilkanaście, dwanaście, dziesięć. W poprzednim tygodniu były tylko dwa listingi. Zwrócić też należy uwagę, że te listingi były tuż przed spadkami Bitcoina. Tuż przed spadkami cen Bitcoina były informacje o lisowanych tokenach, w związku z czym tutaj następowały na samym początku bardzo duże zjazdy tych e, cen, tych tokenów. Dajemy zawsze informację o tym, że no nie należy wchodzić w, w jakiekolwiek altcoiny w momencie, gdy jest zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie spadku ceny Bitcoina albo gdy Bitcoin już spada, no to wtedy najlepiej wychodzić z tych altcoinów. No, i zwróćcie uwagę, że mimo wszystko dało radę na tych altcoinach zrobić jeszcze na przykład tutaj plus 9% w ciągu 5 dni, co nie jest wcale najlepszym wynikiem. Jest tym jednym ze słabszych i plus 31% w 2 dni. No tutaj całkiem ładny wynik. Nie da się zaprzeczyć. Tylko dwa w poprzednim. Tygodniu. Tak to wyglądało. Słuchajcie, jeżeli byście widzieli jeszcze jakiekolwiek błędy, które tutaj popełniamy, e, jakiekolwiek rzeczy, które możemy poprawić, dajcie znać, piszcie w, piszcie w komentarzach. Staramy się to wszystko robić jak najrzetelniej, tak żeby po prostu tutaj e, cały czas to wszystko udoskonalać, tak żeby to było coraz lepsze. No i co, na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że to jest dla Was pomocne. Te narzędzia są również dla Was pomocne. I z nich korzystacie. E, pamiętajcie, macie do nich dostęp tak naprawdę w większości za free, również do tych dostęp jest za free na 7 dni, więc tutaj możecie korzystać i, i sprawdzać, jak to wszystko działa. Także e, zapraszamy i wszystkiego dobrego. Niech Hossa będzie z nami. Więc podsumowując, potencjał gdzieś tutaj wzrostowy jeszcze jest, ale jest e, dużo też oporów. Właśnie jest ten opór. Jest tutaj niebezpieczeństwo ze strony długoterminowych hodlerów. Potencjalnie może nastąpić odreagowanie ceny. Natomiast długoterminowo, no, to jest bardzo dobry znak, czyli rezerwa bitcoina spada. W związku z tym, popyt na bitcoina na, jako na produkt deficytowy może tutaj długoterminowo rosnąć. To też bierzemy pod uwagę. Ok, to by było na tyle. Wszystkiego dobrego. Niech Hossa będzie z nami.